Rozmawiam z Colinem Eganem z Touch Bionics. Colin zademonstruje nam, jak działa sztuczna dłoń. Dzień dobry. To jest iLimb Ultra Revolution, mioelektryczna, wielofunkcyjna dłoń. To znaczy, że działa wykorzystując sygnały z mięśni. Elektrody umieszczone na przedramieniu użytkownika wychwytują aktywność elektryczną mięśni i przetwarzają je na ruchy dłoni. Każdy z palców dłoni ma własny silnik, więc każdy palec może się poruszać niezależnie od reszty. Możemy też zablokować palec, kiedy wyczuwamy pod nim opór. Urok polega na tym, że te pięć palców może objąć przedmiot o dowolnym kształcie, a uchwyt jest pewny. W jaki sposób dłoń jest sterowana? Przez elektrody przymocowane do użytkownika. To jest na przykład elektroda, którą mocuje się na skórze. Wystarczy delikatne napięcie mięśni, które zostaje wychwycone przez elektrodę i przekazane do mikroprocesora w dłoni. On przetworzy je na sygnał elektryczny dla silniczka sterującego. Jest też z nami użytkowniczka iLimb. Czy naprawdę kontroluje pani dłoń przy pomocy umysłu? Tak. Przy pomocy umysłu kontroluję działanie iLimb Ultra Revolution. Jest naprawdę super. To zmieniło moje życie. Czy może pani zademonstrować, jak zmienia pani rodzaj uchwytu? Zmieniam uchwyt przy pomocy mięśni. Napinam je dwa razy, uchwyt zmienia się na taki i dzięki temu mogę korzystać z klawiatury. Albo napinam mięsień na 2 sekundy i uchwyt zmienia się na taki. Poza tym mam do wyboru jeszcze 24 uchwyty. Mogę korzystać z iPoda. Zaraz pokażę. Bardzo prosimy. W porządku, wyjęłam go. Włączyłam przy pomocy Bluetooth. Znajduję moją dłoń, paruję ją z iPodem i mogę używać 24 uchwytów iLimb Ultra Revolution. Ten uchwyt przydaje się do używania różnych narzędzi. Tyle różnych uchwytów to wiele zastosowań w każdym aspekcie życia. To bardzo wygodne. Mogę też uścisnąć czyjąś dłoń. To jest lewa dłoń. Bardzo się cieszę, że mogę korzystać z iLimb Ultra Revolution. Dziękuję bardzo.